Okej, to co zamierzam zrobić? Zamierzam obciąć ten bananowiec w taki sposób, aby zostawić mniej więcej 10 cm tutaj nad ziemią. Zobaczymy, co będzie w środku. Być może sytuacja wygląda tak źle, że trzeba będzie wykopać te dwa bananowce. Ale na ten moment tniemy i patrzymy, co się dzieje w środku. Mam taki nóż, bardzo ostry. Nóż mojego męża, który do niczego nie służy poza cięciem bananowca. Ale tym razem się przyda do tej jednej rzeczy. I zobaczymy. Kompletnie spleśniały i śmierdzi pleśnią. Niestety z tego nic nie będzie. Ten bananowiec jest już martwy. Ale przemyślę, co zrobić z tym dalej, żeby nie zatruwał kolejnych roślin. Myślę, że spróbuję uciąć go niżej.